Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach na wyrównanie reakcji chemicznych. I podpunkt A. Toulenu z chlorem w obecności światła. No to rysujemy sobie toulen. Każdy jak potrafi. Nie ma źle. Z chlorem, pamiętajcie, że chlor zawsze w postaci cząsteczkowej, pod wpływem światła. I co nam się tutaj dzieje? Otóż chlor z tym wodorem, bo jakiś wodór musi zostać wyparty, tworzy nam się tutaj kwas chlorowodorowy. A tutaj mamy H2C i na C, bo tutaj pokazujemy połączenie z chlorem. OK. No i podpunkt B. Toulen z chlorem w obecności chlorku żelaza 3 jako katalizatora. OK. Co nam się tutaj dzieje? Otóż będzie nam się ten nasz chlor przyłączał tutaj. A że mamy dwa te chlory, to oznacza, że będziemy mieć tutaj dwie cząsteczki toulenu. Tym samym kolejne dwie cząsteczki, bo musi nam tutaj powstać kwas chlorowodorowy. I wtedy też tutaj jest dwójka. Oczywiście nie w to samo miejsce, bo tak byśmy dawali tutaj dwójkę. Tutaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.